Błażej, przycisz to! Błażej, przycisz to! Błażej, ścisz to! Błażej! Yes! Chodź, coś ci pokażę. Zaraz, tylko pogonę na włosa. Ty to Błażej, chodź! A! Książka, serio, nie masz nic ciekawszego, ale nuda. Jeśli mam być szczery, to nic ciekawszego od książki nie znajdziesz. Tato, wszystko jest w internecie. To jedna z moich ulubionych. Akademia Pana Kleksa. Wolę Robloxa. Ale twój Roblox nie potrafi tego. Nazywam się Adam Niezgódka. Mam 12 lat i już od pół roku jestem w Akademii Pana Kleksa. Jak to możliwe? Wyobraźnia, synku, to dopiero początek. Chodź, poszukamy ich. Kogo? Moich, a może i twoich przyjaciół. Słyszysz? Co? Muzykę, znaczy piosenkę. Nic nie słyszę, chyba ma coś ze słuchem. Zaraz. No tak, nigdy nie miałeś piega. Zobacz, mam ich mnóstwo. Nigdy nie miałeś piega Pana Kleksa. Rany, tato, słyszę, to chyba stamtąd. Co? Kto? Nikogo nie widzę. To znaczy, że widzę, tylko ludzie spacerują. No tak, potrzebujesz więcej biegów. Powinien gdzieś tu być. Kto? Mateusz. Jest! Mateusz, już jest pełno ptaków. Ale taki jest tylko jeden. Mateuszu, pomóż nam! Mateusz... No tak, Mateusz słyszy tylko dziecięce głosy. Pomóż mi zawołać Mateusza. Mateuszu, pomocy! Widzę cię pierwszy raz, ale masz pieg Pana Kleksa, więc nie słyszysz. Jak mogę ci pomóc? Tato, słyszę go. Wiedziałem. Powiedz mu, żeby zrzucił nam pieg z drzewa. Mateuszu, pomóż nam zjąć pieg wysoko z drzewa. Nam? Kto z tobą jest? Mój tata, Jarek. Jarek. Zaraz. Skąd ja go znam? Nieważne. Tyle ludzi się tu kręci. Zaraz wam pomogę. Wracajcie do akademii. Zaraz do was przylecę. Możliwe zwierzęta.
Zaglądałem tam zawsze, gdy czytałem Akademię Pana Kleksa. Teraz ty też masz tę moc. Możesz być kim tylko zechcesz. Jak to? Nawet Batmanem albo bohaterem? Tak. Jak będziesz czytał Wyspę Skarbów, będziesz piratem. W Winnetu, Indianinem albo kowbojem. Kim tylko chcesz. I wystarczy tylko czytać książkę? Tak. Proste, prawda? No nie. Myśli i słów pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle.